Witam wszystkich po tym serdecznie, tutaj Zbiedny, zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj zagram sobie Gnarem na topie, za chwilę co, gdzie i jak. Tylko kupmy to i owo standardowo. Welcome, welcome. Dobra, jestem Gnarem. A na topie Teresa pod Katarina, Mid, Darius w jungli i Ezreal jako adekery. Przeciwko sobie Syndra, Jinx, Kled, Rengar i Taric. Także tak to wygląda, Gnarem. Ostatnio, jeżeli zobaczycie w historii moich meczów, bądź meczy. Mecze. To zobaczycie, że cały czas, a to cały czas po prostu grałem Gnarem. Naprawdę bardzo fajna postać, bardzo mi się podoba. Tak w ogóle dawno nie było odcinka z Lola na moim kanale, także pomyślałem, że nagram jego. Mojego na pewno obejrzycie. No bo kto nie lubi Gnara, prawda? Dobra, to co? Co na niego zbuduje? Dwa ofensywne itemy. Ofensywne, defensywne. Frozen Mallet i Black Cleaver. Świetne, to są naprawdę świetne itemy, sprawdzające się jak darze. Cud miód manina. Ogólnie, odkąd Riot usunął draft mod, to odnoszę wrażenie, że jest po prostu więcej trollin w grze, po prostu w trybie normalnym. Co mnie boli, bo ja przede wszystkim nagrywam normalne. Kled na topie tak w ogóle. Nim nie grałem ani raz. Mam go kupionego, rzecz jasna, ale nie grałem, nie grałem. Także tak to będzie wyglądać. Na początku polecam, grając Gnarem, grać defensywnie, wiecie? Oczywiście, kurde, gdybym znał jeszcze umiejętności Kleda, byłoby dla mnie łatwiej. No niestety nie znam ich, to może być dupa blada. Ja pieprzę, no o. Dobra, już wiem, jak to działa, okej. Oczywiście moje umiejętności dla skitowania są jakie są, powiedzmy sobie szczerze. Ale ja będę się starał, z całych sił. A, oczywiście. No nie! Fuck! No ale przynajmniej Kled nie ma flesza. Dobra, to jakbym zaczął od Black Cleavera. Tak, zacznę Black Cleavera tworzyć, robić i tak to będzie wyglądać. Potem jakiś oczywiście item defensywny. A Rengara się nie spodziewałem. Darius, on chyba mega, ale to mega wolno robić jungle, dlatego cóż, na niego za bardzo nie można liczyć. Nie wiem w ogóle dlaczego Darius w jungle. Czy to się w ogóle sprawdza? Najbardziej boli mnie ten flash. Jeżeli wiecie, zużywacie flasha, a i giniecie, to tak boli. O, jeszcze nie złapałem. A! Zostawcie mnie. Nie wiem, jak z tym Dariusem jungle będzie. Oby to się jakoś tam udało. Bo będę chyba potrzebował pomocy. Nie mówię oczywiście, że nie wiadomo jaki, ale jednak pomoc to jest dobra i fajna rzecz. O, dobra, jakoś pykło. Oczywiście ja tak spoglądam na mapę, tego Rengara wyglądam. Ha!
Dobra, elo, ziomeczku. Jeden versus jeden, robię go. Oczywiście nie jak szmaty, niestety. Ale przynajmniej coś tam działa. Ale jeżeli Rengar wejdzie, to... Zacznę od tego itemu. Jeszcze mam na buty, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. I te dźwięki tego Gnara. A to chcę powiedzieć, w ogóle Gnara bardzo dużo można zrobić. Jeżeli chcecie go ogarnąć, oczywiście ja nie mówię, że ja ogarnąłem. Tylko, że coś ja nim umiem grać. Więc jeżeli chcecie go ogarnąć tak naprawdę dobrze, to musicie grać, grać i jeszcze raz grać. Jest to jedna z postaci, która wymaga no, ogrania. I nie jest to postać na, nie wiem, 5 meczy i... Nie, no już umiem wszystko. Nie, nie umiecie, wierzcie mi na słowo. Dobra, udało mi się. Darius, ziomek, może ty pinguj. Nie, to znaczy mam na myśli, odsuń się. Może ziomeczku pinguj, że wbijasz. Będzie nam łatwiej, naprawdę. Ja bym ci pomógł. I ty byś mi pomógł. Dobra, za chwilę będę dużym generałem, tylko co z tego? No właśnie, co z tego? Nie, wolę być małym Gnarem w przypadku Kleda. Więc co mogę zdziałać, przynajmniej tak mi się wydaje. Jakby ten Kled miał mniej HP, to można zrobić taki fajny trik. Ja wam tego już nie pokażę. Nie. Dobra, załatwiony. No chyba w ogóle, a jak on się nazywa, Rengar był na... jest na micie. Tak, więc ja się już cofnę. Nie będę robił żadnych popisówek. Bo to nie ma sensu, po prostu nie ma sensu. Zginę na mardę. Zużyty flash, czyżby zginął S? Raczej nie. No Ezio, próbuj coś. Streszem, macie taką szansę. Syndra pewnie zabija Katarzynę tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiedziała, że Katarzyna jest hapkiem. Tak to byłoby zupełnie inna bajka. Tam chętnie bym popatrzył na tego bota, ale... Moja linia mnie wzywa. O nie, nie złapałem tego. What the fuck, ja chyba muszę zagrać jakieś tym klerem, bez kitu. Taki jakiś dziwny. Tak jak gdyby trochę Gnar, tylko że na jakimś stworku po stworku, nie? Oczywiście Kleda praktycznie widuje na LOLu. Wczoraj w LOLu. Właśnie, warto by było spróbować im zagrać coś.
A, tutaj chyba nikt nie potrzebuje pomocy. Gdybym tutaj kupił pinka, to nie byłoby wcale złe. O Jezus! No nie! Dwa flesze. No nic, dwa flesze poszły w pizdu. No, asysty nie będę miał, w ogóle nie zaatakowałem tego Rengara. Ale tak patrzyłem właśnie na tą mapkę i tak zglądam i tam go nie ma, to niespodzianka. No nic, shit happens, shit happens. Już Katarina, dziękuję. Możesz iść stąd sobie. W ogóle Darius, jakie ma tam statystyki? Zero. No, tak też właśnie myślałem, że nie będziemy mieć junglera. Gościu chyba koniecznie chciał zagrać Dariusem. Nieważne gdzie, czy to na topie, czy to jungle, czy to na midzie. Czeka de kery. Kurwa, znowu się obawiam tego Rengara. O Jezus. Jest to Darius, wypierdalaj. Ja bym nie dajwował, ziomuś, co ja bym nie dajwował, a przynajmniej poczekał aż popchnę tą farmę tak do przodu mega mega. Wow, ja bierze, wierzę. Wow, ja biłem wieżę, bez kurwa kitu. Bez kitu, wiesz, przez przypadek, no ale dobra, dobra, wyszło na nasze. No i czego się Darius obawiasz, powiedz mi. Dobra, ja się cofnę. Najwyższy czas i pora, prawda? A no dobra, skończę właśnie Black Livera. Zrobię coś takiego i dalej będę już budował się defensywnie, ewentualnie. O Jezus. Trzeba spojrzeć, jak to wygląda. Nie, jednak defensywnie nie będę się budował. Teraz kupię Frozę Melta. Gdybym miał smite'a, to bym przeżył. No i elegancko, to znaczy... O Jezus, jaka szkoda, nie? Ale no spoko zagrała. Dobra, double buff mi się już niestety skończył, bo tego dalej za później do czemu poszedł. Chciałem po niego iść, ale jakoś tak. Enemy spawned.
Dariusz, spoko, tylko że wiesz. Dobra, okej, pykło. To nawet bardzo lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że ten Darius mi nie pomoże, a to taka niespodzianka. Nie pomoże, ma na myśli, że nie zrobi tak dużo, ile ja bym chciał, ile bym od niego oczekiwał. Na szczęście się przejrzałem. Bardzo, to bardzo miło się przejrzałem. Kurde. A gdybym trafił z tego stołu, to wydaje mi się, żeby zginął. O, to się w ogóle da zdodżować na niego. Autoatak? Nie wiem, nie. Umiejętność strzelania? Dobra, postraszyliśmy to swoje, ja się jednak cofnę, mam 2500. I to jest dużo? Dużo, żeby sobie coś fajnego kupić? No, będzie po treszu. Darius! A tam. Miesza z tym. No, najchętniej to bym uciekał. No i elegancko. A wziąłbym to sobie blue, ale. No ale nie przesadzajmy. Bo jednak to blue się bardziej przyda Dariusowi, tak? Niż mi. O nie, no myślę, że wezmę tego miniona. Kurde, ja tego topa z miłą chęcią puszował, ale o właśnie, właśnie o tym mówię, bo chcę wiedzieć, gdzie jest Rengar. Teraz już wiem, gdzie on jest, więc mogę iść tym topem, aczkolwiek Syndra. Właśnie. Jak jest ten dźwięk, to wiem, że klet biegnie. Dobra, to ja puszuję topa. Ajajaj. No chciałem fraga, chciałem fraga. Wow!
Ale mi się udało. Przez przypadek, bo tego nie zauważyłem dopiero w ostatniej chwili. No cóż, najważniejsze, że żyję. Dobra, więc zobaczmy. Syndra mnie klepie. Tak i tak. Kled mnie też będzie klepał, Ranger, więc teraz już zbuduję jakiś tam fajny item, wiadomo. Armory, nie armory. I tak dalej, i tak dalej. No, Syndra świetnie zagrała. No i Katarina również. Gdyby Syndra od razu użyła ulti, to by była inna bajka. A, no ale też bym na jej miejscu nie używał. Pytanie, po co? No to taka niespodzianka ze strony Katariny. Wiedziała, jak dalej rozegrać. O Jezus, straciłem tego CS-a na tym dużym. To niedobrze. O, kolega. Skąd miał tyle czasu, żeby zniszczyć go warda? Jakim cudem? Ja się pytam. Siem. Gdzie ten kto dużo tego topa, bo ja na nie zauważyłem. No dawaj, dawaj, zobacz, jestem za plecami. Trash. Dobra, będzie po nim. Tu Jinx gdzieś jest. Nie, no zobacz tą sukę. Kurwa, każe Katarina taka musi być. Każe chyba. To się ma we krwi, jak się gra Katariną. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. Wow, wow, wow. Darius tam potrzebuje pomocy. A no, Katarina dalej jest tak samo mocna. Nieważne, czy on zmieni, czy nie, dalej bije. GG, dobra, odzyskamy coś, to było na tyle. Mamy już mój komentarz, jaki ten GP wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji. O tym trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos. Odcinków z Zoda będzie teraz tylko i więcej, i więcej, i więcej, więc siema.